naszeptanych słów, niosących proste komunikaty. Tęsknię, kocham, cieszę się, że Cię widzę. Te różnorodne przekazy są nazywane wyzwalaczami. Twórcy filmów wciąż szukają nowych wyzwalaczy. Przesuwanie palcami po szczotce do włosów, pocieranie mikrofonu owiniętego folią, przesypywanie siary na ryżu. Same użyte bodźce, stuknięcia, szelesty, laśnięcia, żurnięcia i tym podobne, nazywane są z angielska triggerami. Niektórzy youtuberzy sami siebie